Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy na nowy dzień z Polsat News. Joanna Górska i Magdalena Kaliniak. I mamy powody do wielkiej, właściwie ogromnej radości. I dumy, proszę Państwa, bo w końcu nasz literacki Nobel trafił do nas, do Polaków, a konkretnie do Olgi Tokarczuk. A było wielkie tak naprawdę zdziwienie, bo rzadko zdarza się tak, aby rzeczywiście Nobel wędrował do tych, których wskazują bukmacherzy. Tak się stało i Olga Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla. Radość i wzruszenie odebrały mi mowę, napisała na Facebooku, a ta informacja o Noblu dobiegła ją i dotarła do niej, kiedy jechała na spotkanie z czytelnikami, na spotkanie w Niemczech i była wtedy na autostradzie. Olga Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Taka jest definicja, a my o twórczości, o autorce będziemy w nowym News Polsat News rozmawiać z naszymi gośćmi. Kolejny temat, temat poranka, inaczej być nie może, bo to już ostatni dzień kampanii wyborczej. O północy będzie już cisza wyborcza i wtedy będziemy mieli czas na zastanowienie się, czy to, co mówili politycy, to, co obiecali, nas przekonało i będziemy właśnie na nich głosować, czy absolutnie w czasie tej ciszy wyborczej zmienimy swoje zdanie. Politycy już pracują, już się spotykają z elektoratem i tak będzie przez cały dzień, bo to można powiedzieć śmiało, będzie jeden wielki maraton na finiszu. No i będziemy też, jeśli już jesteśmy w tym słownictwie sportowym, mówić sporo o wczorajszym meczu. Robert Lewandowski był bohaterem, strzelił wszystkie trzy bramki. Zdobyliśmy kolejne punkty. Jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o naszą klasyfikację punktową. Wygraliśmy z Łotwą 3-0. Co mówili piłkarze po tym spotkaniu? Wygraliśmy 3-0, mecz ogólnie do zapomnienia. W niedzielę kolejne bardzo ważne starcie. Chcemy wygrać, tak mówił Kamil Grosicki, a my w wejściach sportowych będziemy sporo na ten temat mówić. Zaczynamy. Nowy dzień z Polsat News. Magdalena Kaliniak i najświeższe informacje. Zapraszam. O tym, że dostała literackiego Nobla, dowiedziała się jadąc autostradą. Olga Tokarczuk przyznała, że była ogromnie zaskoczona decyzją Szwedzkiej Akademii Nauk. Bardzo dziwny był sposób, w jaki dotarła do mnie informacja o tej nagrodzie. W moim przypadku było to na autostradzie, gdzieś między Berlinem a Bielefeld. Zadzwonili do mnie ze Szwedzkiej Akademii i musieliśmy się zatrzymać. A potem potrzebowałam czasu, żeby naprawdę zrozumieć, co mi powiedzieli. Na początku byłam zaskoczona. Teraz próbuję oswoić się z myślą, że Olga Tokarczuk jest związana z Nagrodą Nobla. Wciąż trudno mi to zrozumieć. Ale oczywiście z drugiej strony jestem dumna i jestem świadoma, że moje życie prawdopodobnie bardzo się zmieni. Zadanie wykonane. Nasi piłkarze gładko wygrali z Łotwą na wyjeździe 3-0 i są coraz bliżej awansu na Euro 2020. Hat-trykiem w tym meczu popisał się nasz kapitan Robert Lewandowski. Wykonaliśmy zadanie. Nie był to rewelacyjny mecz, ale przyjechaliśmy po coś. Zdobyliśmy 3 punkty, wracamy i teraz ten najważniejszy mecz w eliminacjach może przed nami w niedzielę u siebie, więc mam nadzieję, że tam już Nie myśląc o tym, czy mamy mecz zaraz, czy nie, bo nie mamy, damy siebie maksa i też zwyciężymy. W drugiej połowie na początku mieliśmy też dwie sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę i spokojnie dalej prowadzić tą grę i dalej cieszyć się tymi bramkami. Zabrakło czegoś. Na politycznym boisku doliczony czas gry, a sędzia patrzy już na zegarek. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Przed politykami bardzo intensywny dzień. O udział w wyborach apeluje prezydent. Liczę na rekord frekwencji. Udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, powiedział Andrzej Duda w specjalnym orędziu przed wyborami. Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce. O tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy. Według jakich reguł dzielić środki publiczne. Jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic. Jak ochronić podstawowe wartości. W maju prosiłem Państwa o możliwie liczny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja okazała się rekordowa.
Bardzo dziękuję za tak mocną odpowiedź na mój apel. Teraz także pragnę zachęcić, by skorzystali państwo ze swojego najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Panie i panowie, drodzy rodacy, zarówno podczas wyborów, jak i po ich zakończeniu pamiętajmy. Polska jest jedna, nasza, wspólna. Niezdecydowanym podpowiadamy. Dziś kolejna debata wyborcza w Polsat News. Tym razem tematem będzie rodzina. Wczoraj politycy debatowali o gospodarce, między innymi o płacy minimalnej. Lewica pokazuje obliczenia i mówi przedsiębiorcom, przedstawimy wam strategię podnoszenia płacy minimalnej tak, żeby nie rosła więcej niż 6 do 7% w każdym roku do 2029. Nie da się administracyjnie podnieść zarobków. Zarobki rosną wtedy, kiedy rośnie wydajność. Jeżeli próbuje się za szybko podnosić płacę minimalną, tak jak to robiono w Korei Południowej, ale tam to było mniej drastycznie niż w Polsce, albo tak jak to robiono kilkanaście lat temu na Węgrzech, musi dojść do wzrostu bezrobocia oraz bardzo dużych podwyżek cen. Będą państwo płacić.